So there was a turning point 6 or 7 years ago. A więc to był taki punkt zwrotny 6-7 lat temu. And I had been practicing self-compassion meditation for 2 or 3 months. I praktykowałem wtedy już, was it before the turning point? Or? Just before, 2 or 3 months before. A więc przed tym punktem zwrotnym, jakieś 2-3 miesiące praktykowałem już uważność, medytację opartą na uczuciu wobec samego siebie. And I was giving a presentation at Harvard University for 500 psychologists. Wygłaszałem taki wykład, prezentację w Akademii Medycznej Harvarda przed 500 kolegami. And I really wanted them to think I was smart and had good ideas. I bardzo chciałem, żeby myśleli o mnie, że jestem inteligentny, mądry i mam niezłe pomysły. So, as I got up to speak, the terror rose up with me. Ale kiedy stałem, żeby przemówić, lęk również się podniósł wewnątrz mnie. But also, and this was a complete surprise, ale również to było dla mnie wielkie zaskoczenie. As I started to get up, there were words in my mind from meditation, which were... Jak kiedy zacząłem się podnosić, w mojej głowie pojawiły się słowa z medytacji. May I be safe, may I be safe, may I be safe, may everyone be happy, may everyone be safe. Niech będę bezpieczny, niech będę bezpieczny, niech będę bezpieczny. Niech każdy będzie szczęśliwy, niech każdy będzie bezpieczny. So one hand terror, other hand compassionate words. A więc z jednej strony przerażenie, a z drugiej strony takie słowa współczujące. And then my terror just disappeared. No i wtedy to moje przerażenie nagle się ulotniło. So after so many years, this was remarkable to me, and I thought there's something special. A więc to było takie wyjątkowe doświadczenie dla mnie. Pomyślałem, że jest naprawdę coś specjalnego. And also professionally, I'm a clinical psychologist. I work half-time seeing patients. Również z punktu widzenia profesjonalnego. Jestem psychologiem klinicznym i spędzam połowę mojego czasu przyjmując pacjentów. And we know that compassion heals. Wiemy, że współczucie leczy. It like a flower in the warm sun, it opens the heart. Tak jak to robi kwiat w słońcu, ono otwiera serce. And some pain usually comes out with when we experience compassion, we also open to pain. I ból jakiś wychodzi na zewnątrz, kiedy odczuwamy współczucie. Jesteśmy bardziej otwarci na ból. But the compassion gives us the strength and the courage to transform the pain. Ale współczucie daje nam siłę i odwagę, aby przekształcić ten ból. Yeah. It's a compassion is a mental state and a skill which we can train ourselves in. Współczucie jest to taki stan umysłu, a także umiejętność, którą możemy w sobie niejako wytrenować. And we now know what the brain looks like on compassion. Teraz wiemy już, jak wygląda nasz mózg w stanie współczucia. So meditation is training the brain in compassion, so we have the strength to meet suffering. A więc medytacja to jest trenowanie mózgu pod kątem współczucia, tak żebyśmy mieli siłę, aby stawić czoło cierpieniu. So usually in the conversation patient receives compassion and feels compassion. A więc zwykle podczas takiej rozmowy terapeutycznej pacjent otrzymuje współczucie i odczuwa współczucie. So they have the strength to face pain. Także ma on siłę, aby stawić czoła bólowi. But what happens when a patient goes home? Ale co się dzieje, kiedy pacjent wraca do domu? What happens in the middle of the night?
Co się dzieje w środku nocy? Twisting in our bed sheets. Przekręcamy się z boku na bok. Medication is not working. Lekarstwa nie działają. Meditation is not working. Medytacja nie działa. Therapy is 1 week away. Terapia dopiero za tydzień. Our partner is snoring asleep, doesn't he? Nasz partner chrapie. Nie mówię, o co chodzi. A więc co mamy robić? So, I thought maybe self-compassion training is portable therapy. A więc no ja myślę, że taki trening współczucia wobec siebie samego może być taką przenośną terapią. And the good news is this practice that is 2500 years old. Dobra wiadomość to taka, że ta praktyka liczy sobie 2500 lat. So only we need to do as psychologists is translate it into secular language. Jedyne, co my jako psychologowie musimy teraz zrobić, to przełożyć tę praktykę na język świecki. That's what I'm going to talk about. A więc no, o tym po prostu zamierzam mówić. So this lecture is introduction. Więc ten wykład jest wprowadzeniem. And then tomorrow we have, hopefully everyone, many people can come. Natomiast jutro mam nadzieję, że wszyscy przybędą licznie. And we'll have 8 hours together for a deep dive into the experience of mindfulness and self-compassion. Będziemy mieli 8 godzin na to, żeby rzeczywiście rzucić się głową w dół, albo nawet naprzód, głęboko zanurkować w materię uważności i współczucia wobec siebie samego. So you will feel it. Tak, żebyśmy to poczuli. But also learn skills for teaching patients. Ale również przyswoić sobie umiejętności, które pozwolą nam uczyć tego naszego pacjenta. Or also for our partner. Albo partner. And Julia promises you this. Julia wam to obiecuje. So then the question is, what is compassion? No, więc pytanie brzmi, co to jest współczucie? Karen Armstrong said the best definition of compassion is do unto others as you would have them do unto you. A więc Karen Armstrong powiedziała, że najlepszą definicją współczucia jest czyń innemu albo innym to, co chciałbyś, by oni czynili tobie. But what most people don't know is that phrase is reversible. Ale większość osób nie wie, że to zdanie można, że to zdanie jest odwracalne. We can do unto ourselves as we do unto others. Możemy uczynić sobie samym to samo, co chcielibyśmy czynić innym. So this is an old idea. A więc to jest stara idea. All world religions use self-kindness as an example for kindness for others. Wszystkie religie świata używają dobroci wobec siebie samego jako takiego modelu dobroci do innych. So Jesus said, love your neighbor as yourself. As you love yourself, love your neighbor. A więc Jezus powiedział, kochaj bliźniego jak siebie samego. A więc tak jak siebie samego, tak jak bliźniego, kochaj również siebie samego. And the Buddha said, everybody holds himself most dear. Natomiast Buddha powiedział, każdy ceni siebie najdrożej. Therefore, someone who loves him or herself should not harm another. Dlatego ten, który naprawdę kocha siebie, nie powinien krzywdzić drugiego.